Zasady twojego wyzwania. W pierwszym etapie na ekranie wyświetlone zostaną trzy słowa w języku polskim. Obok każdego z nich pojawią się dwie flagi wskazujące dwa języki, na które Konrad będzie musiał przetłumaczyć każde ze słów. W drugim etapie wyzwania Konrad usłyszy historię opowiedzianą przez 14 osób w 14 językach. Następnie będzie musiał odpowiedzieć na trzy pytania, które będą dotyczyły usłyszanej historii. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Konrad poprawnie przetłumaczy wszystkie słowa oraz udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. To będzie prawdziwa podróż dookoła świata. Przechodzimy do pierwszego etapu wyzwania Konrada. A już po przerwie przekonamy się, czy Konrad zrozumiał historię opowiedzianą w 14 językach. Sprawdźmy. Oraz poznamy zwycięzcę rywalizacji genialnych umysłów. To będzie prawdziwa podróż dookoła świata. Przechodzimy do pierwszego etapu wyzwania Konrada. Konrad, za chwilę zobaczysz kolejno trzy polskie słowa. Obok każdego słowa pojawią się po dwie flagi. Będziesz musiał każde polskie słowo przetłumaczyć na konkretny język. A my to wszystko będziemy weryfikować poprzez wcześniej nagrane słowa przez osoby pochodzące z każdego konkretnego kraju. Zaczynamy? Tak. Poproszę zatem o pierwsze słowo. Piękny. Słowo piękny w języku rosyjskim to? Krasiwy. Sprawdźmy. Krasiwy. Wszystko się zgadza. Kolejna flaga i kolejny język. Hindi. Odpowiedź oczywiście brzmi sundar. Sprawdźmy. Sundar. Tak, tak, tak! To było pierwsze słowo, przed nami drugie. Wątroba. W angielsku wątroba to liver. Sprawdźmy, czy Konrad ma rację. A liver? Oczywiście. Wątroba w języku portugalskim. Fígado. Weryfikujemy. Um fígado. Tak, 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 brawo! Ufigaru? Za chwilę możemy zakończyć pierwszy etap. Ostatnie słowo, Konrad, przed tobą. Wygrywać w języku włoskim. W języku włoskim wygrywać to vincere. Sprawdźmy. Vincere. Tak, brawo! I ostatnia flaga, ostatni język pierwszego etapu twojego wyzwania. Język niderlandzki. I słowo wygrywać. W języku niderlandzkim wygrywać to winnen. Sprawdźmy. Winnen? Tak, brawo! Konrad, pierwszy etap zaliczony. Robi wrażenie, ale przed nami dużo trudniejszy drugi etap. Bardzo proszę o obrócenie fotela. Wręczę ci teraz podkładkę, żebyś mógł sobie notować ewentualne fakty, które pozwolą ci przebrnąć przez ten etap. Bardzo proszę o absolutną ciszę w studiu. Konrad potrzebuje skupienia, koncentracji. Będzie musiał rozpoznać kolejne języki, zapamiętać fakty, aby odpowiedzieć na trzy sprawdzające pytania. Konrad, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. W takim razie bardzo proszę o film. Depuis tôt le matin, Anita sentait que cette journée ne serait pas ordinaire. C'était vendredi 13 après tout. Și într-adevăr, ceasul în loc să sune la ora 6, a trezit-o cu o oră mai târziu. Když chtěla ve spěchu něco sníst, ukázalo se, že v lednici má jenom světlo. Ja eblas foriri de hejme malsata, ŝi pensis, sed sen ŝminko certege ne. Corse in bagno e cercò di aprire velocemente la terra per il viso preferita, ma purtroppo cadde a terra. Pudra non è obbligatoria, ma senza красной помады ничего не будет. Durbhagyapurna, usne theater se use vapas nahi lai. While hungry and not wearing any makeup, she got into the car. It turned out she had forgotten to get fuel. Нема на що чекати, подумала і побігла на зупинку 13-го автобуса. De repente,
um gato preto atravessou seu caminho. Se Aselde stopte en de bus verliet zonder haar. Sin pensarlo mucho, llamó un taxi, ya que no podía llegar tarde al espectáculo. 5 Minuten später kam sie beim Theater an und stieß auf die verdutzte Platzanweiserin. Anita, انت بتعملي ايه هنا؟ احنا ما عندناش اي عرض يوم الخميس. Konrad, to była historia opowiedziana w 14 językach. Mam nadzieję, że zrobiłeś sobie dobre notatki. Za chwilę to zweryfikujemy. Poproszę o odwrócenie fotela. Chyba się trochę stresuję. A pytania sprawdzające zada Anita. Co miała w lodówce Anita? To było gdzieś tam wspomniane na początku historii. Bodajże w języku czeskim była tam mowa o lodówce. Niestety w tej lodówce miała jedynie światło. Sprawdźmy. Když chtěla ve spěchu něco sníst, ukázalo se, že v lednici má jenom světlo. Tak, tak, tak! W lodówce było tylko światło. Anita, poproszę o drugie pytanie. Jak ostatecznie Anita dotarła do teatru? Anita próbowała różnych sposobów. Najpierw samochód, w którym nie było paliwa. Później biegła na autobus, ale czarny kot jej trochę przeszkodził. Ale ostatecznie dotarła taksówką. Anita dotarła do teatru taksówką. Sprawdźmy. Sin pensarlo mucho, llamó a un taxi, ya que no podía llegar tarde al espectáculo. Tic-tac. ¡Wielkie brawa! Brawo. Dotarła taksówką! Przed nami ostatnie pytanie, Konrad. Jeśli twoja odpowiedź będzie prawidłowa, zaliczysz całe wyzwanie. Anita? Na kogo Anita wpadła, wbiegając do teatru? Wbiegła w języku niemieckim. I trafiła na osobę, która po niemiecku taka, jakby, która pokazuje miejsce, czyli po polsku pewnie jest bileterka. Jeśli masz rację, twoje wyzwanie zakończy się sukcesem. Sprawdźmy. 5 Minuten später kam sie beim Theater an und stieß auf die verdutzte Platzanweiserin. Tak, tak, wpadła na bileterkę! Brawo, Konrad! Zapraszam do nas! Kapitalnie! Super. Spokojnie przemieścił się z fotela do jurorów, a oni nie wiedzą, w jakim języku zadać ci teraz pytanie. Czy pan może nam powiedzieć dość krótko, jaka jest pańska metoda nauczenia się języków obcych? Znaczy, myślę, że taka jedna rada, o której zawsze mówię i to, która bardzo pomaga wielu ludziom, to jest nie uczenie się słówek, a uczenie się zdań. I to jest coś, co robi ogromną różnicę, bo łatwiej jest zapamiętać słówka w kontekście, a kiedy mamy zdanie i mamy powiedzmy 5 słówek, z których 4 znamy, no to to jedno jest dużo łatwiej nam zapamiętać. Panie doktorze, ma pan tam pewien rekwizyt. Mam w takim mózgu, razie, tak. Którą część muszę uruchomić, żeby chociaż 5, no niech będzie. Języki są przez większość osób przetwarzane w lewej półkuli mózgu. I mamy dwa takie obszary, które są związane ze zdolnościami językowymi. Jeden obszar to jest ośrodek Broki. On znajduje się mniej więcej tutaj. On odpowiada za to, że jesteśmy w stanie mówić w danym języku. I drugi obszar to jest ośrodek Wernickego, znajdujący się tutaj, który odpowiada za zdolność rozumienia w danym języku. Czyli to są jakby dwa odrębne obszary. Obojętnie, czy znamy jeden język, czy znamy ich kilkanaście, to wszystko, to są te dwa obszary, więc to jest niesamowite, jaka jest ta pojemność i efektywność tego potęga mózgu. Ludzkiego umysłu. Tak. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.